I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Po raz kolejny, drodzy parafianie i nie tylko, jako salezjanie księdza Bosko Szczerbińska, witamy Was bardzo serdecznie. I Ty możesz zostać Włochem. Chcemy przedstawić Wam taką historię pod tytułem Patrz, dokąd idziesz, historię z Morawem. Najpierw odczytam w języku włoskim, później w języku polskim, a na koniec pomodlimy się. Patrz, dokąd idziesz, guarda dove vai. Nei tempi remoti, in Giappone, si usavano lanterne di carta e di bambù con le candele dentro. Una notte, a un cieco, che era andato a trovarlo, un tale offrì una lanterna da portarsi a casa. A me non serve una lanterna, disse il cieco. Buio o luce, per me sono la stessa cosa. Lo so che per trovare la strada a te non serve una lanterna, rispose un altro. Ma se non l'hai, qualcuno può venirti addosso, perciò devi prenderla. Il cieco se ne andò con la lanterna, ma non era ancora andato molto lontano quando si sentì urtare con violenza. Guarda dove vai, esclamò il cieco allo sconosciuto. Non vedi questa lanterna? La tua candela si è spenta, fratello, rispose lo sconosciuto. Chi non conosce quelle persone arroganti che fendono il mondo in modo presuntuoso senza accorgersi di essere ciechi che portano in mano una lampada spenta? Eppure molti di loro si fanno chiamare maestro o dottore o onorevole. Patrz, dokąd idziesz. Dawno temu w Japonii powszechnie używano lamp skonstruowanych z papieru i bambusowych prętów z włożoną wewnątrz świecą. Pewnej nocy ktoś podarował taką lampę niewidomemu. Ta lampa na nic mi się nie przyda, rzekł ślepiec. Nie odróżniam światła od ciemności. Ofiarodawca odparł. Tak, wiem o tym, lecz jeśli nie będziesz miał takiej lampy, ktoś mógłby cię nie dostrzec i zderzyć się z tobą. Dlatego powinieneś ją nosić. Niewidomy odszedł z lampą. Nie uszedł daleko, gdy poczuł silne uderzenie. Patrz, jak idziesz, zawołał do nieznajomego. Nie widzisz mojej lampy? Twoja lampa dawno zgasła, przyjacielu, odparł nieznajomy. Któż z nas nie zna aroganckich, pewnych siebie osób, które z pychą podążają przez życie, nie zdając sobie sprawy z tego, że są ślepcami, trzymającymi w ręku wygasłe lampy? A mimo to wielu z nich wymaga, by zwracać się do nich mistrzu, doktorze lub szanowny panie. Myśląc o naszych braciach i siostrach w Italii, zechciejmy wesprzeć modlitwą wszystkich lekarzy, pielęgniarki, sanitariuszy, cały personel medyczny, diagnostów w laboratoriach, a zmarłych polećmy miłosierdziu Bożemu. Uczynimy to poprzez modlitwę Zdrowaś Maryjo w języku włoskim, później w naszym ojczystym. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek raz zmarłym dać, Panie, a w światłość wieku i stan niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami. Dziękuję za